Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczył pogrzebowi poległego żołnierza. 21 lutego w parafii rzymskokatolickiej św. Antoniego we wsi Wolosza koło Drohobycza miejscowa społeczność pożegnała, składając wyrazy szacunku, Wasylia Letniańczyna, który zginął, broniąc Ukrainy przed rosyjskim najeźdźcą. Kapłani wraz z rodziną żołnierza, parafianami i współmieszkańcami dziękowali Bogu za jego życie i ofiarę złożoną na ołtarzu obrony ojczyzny. Wasyl Letniańczyn służył w 103 oddzielnej brygadzie, był dowódcą plutonu strzeleckiego. Od początku wojny pełnił misje bojowe w obwodzie poltawskim, sumskim, charkowskim i donieckim. 13 lutego został śmiertelnie ranny w bitwie pod Piszczanem. Bo win syn człowieczy. Słowo Gospodnie. Z wielką darą modlitwy stajemy w tej parafialnej świątyni. Prosimy Boga, aby pozwolił mu otworzyć nową księgę życia, pełną pokoju i miłości, bez cierpień i wojen. Podczas naszej ziemskiej wędrówki musimy patrzeć przez ból w wieczność, która została nam dana na chrzcie. Wieczność, w której jest miejsce dla każdego człowieka. Wieczności, o którą dziś modlimy się też dla Wasyla. Wszechmogutny Bóg, Bóg wyrodził Tebe z wody i Świętego Ducha dla wiecznego życia. Otóż niechaj Win zwerszy te, co rozpoczął u Świętym Chrzczeniu. U Twojej ręki wydajemy naszego brata Wasyla i szczero spodziewajemy się, że razem z usima pomerlymi w Chrystii Win matyme uczas u Jego Woskresieniu. Щоб він поблагословив могилу нашого брата воїна Василя. Молімося, милосердний Боже, ти даєш вічний відпочинок душам вірних. Просимо тебе, поблагослови цю могилу і визволи від усіх гріхів душу Василя, тіло котрого ми тут ховаємо. Z tej strony jako. Paję, to pobłogosławimy krzyż i pójdziemy. Witaj, Kolowo. Wskrzesieniem powernął nam życie. Pobłogosławię cały chrzest, jaki stawiamy na chrześcijańskiej mogili.